autyzm jest zaburzeniem rozwojowym ośrodkowego układu nerwowego, którego główne objawy dotyczą kontaktów między ludźmi oraz reakcji emocjonalnych. Po prostu dziecko autystyczne wygląda tak samo jak zdrowe, rusza się tak samo jak zdrowe, natomiast inaczej się zachowuje w obecności innych ludzi. Zaburzenie to prawdopodobnie pojawia się już w okresie życia płodowego, bo jest zaburzeniem rozwojowym mózgu. Natomiast rozpoznać je jesteśmy w stanie dopiero wtedy, kiedy dziecko zaczyna żyć społecznie, ponieważ bez tego no nie sposób stwierdzić, że te kontakty społeczne i emocjonalne są zaburzone. Niektórzy ludzie obawiają się związku autyzmu ze szczepieniami. Natomiast twarde dowody, jakie mamy, przemawiają przeciwko takiemu związkowi. Przede wszystkim nie ma mechanizmu, który by tłumaczył wpływ szczepień na zaburzenie rozwojowe, jakim jest autyzm. Po drugie, spośród najważniejszych czynników ryzyka rozwoju autyzmu, wystąpienia autyzmu, należy wymienić na przykład starszy wiek rodziców, który zupełnie nie ma związku ze szczepieniami. Należy wymienić choroby i leki przyjmowane przez matkę w ciąży, jak na przykład cukrzyca czy zatrucie ciążowe. To zupełnie nie ma związku ze szczepieniami. Wreszcie rozwojowi autyzmu sprzyjają niedobory pokarmowe w czasie ciąży, na przykład niedobór witamin z grupy B, przede wszystkim kwasu foliowego. Wykazano, że uzupełnianie kwasu foliowego w czasie ciąży nie tylko zmniejsza ryzyko rozwoju wad układu nerwowego, takich jak wady cewy nerwowej, ale również zmniejsza ryzyko rozwoju autyzmu. Podobnie ze skłonnością rodzinną. Cóż wspólnego ma skłonność rodzinna do wystąpienia autyzmu ze szczepieniami? Rozumiem, że ten domniemany związek między szczepieniami a autyzmem budzi niepokój. Wiele ludzi nie wgłębia się w istotę problemu, natomiast wystarcza im w zupełności proste skojarzenie, że autyzm występuje mniej więcej w wieku kilkunastu miesięcy. Tak naprawdę w tym wieku jesteśmy w stanie go dopiero rozpoznać, bo jak powiedziałem, zaburzenia rozwojowe są generalnie wrodzone, natomiast żeby one stały się widoczne, dziecko musi osiągnąć pewien poziom rozwoju. A ponieważ akurat w podobnym wieku, czy mniej więcej w 15-18 miesiącu życia, dzieci otrzymują szczepienia przeciwko odrzeźwince i różyczce, stąd ta zbieżność czasowa jest przez niektórych traktowana jako związek przyczynowo-skutkowy.